Cześć, witam was, drodzy widzowie. Widzimy się już z wnętrza szpitala. Spróbujemy tu ogarnąć sobie akcję całą. Tylko nie wiem, którędy tu przejść tak naprawdę. Tędy? Czy tam? Dosyć gra nas tu na starcie nagradza wszystkimi częściami, asortymentem. Prawda, amunicja to nadal nasz największy problem. A co z tabletkami? Ulepszenie tłumika. I następne będzie to za 60. No nie ma opcji. Nie krzycz. Połóż to na stole. Pamiętasz mnie? Ha. Czyli pamiętasz. Czego chcesz? Abby tutaj była. Dokąd poszła? Nie wiem. Jeśli strzelisz, to zaroi się tu od żołnierzy. Ale ty zginiesz. Powiesz mi, co wiesz, a może pozwolę ci żyć. Mogliśmy cię zabić. Może trzeba było. Albo mogliście się odpierdolić od Jackson. Gdzie Abby? Wciąż słyszysz jego krzyki? Co? Ja słyszę je co noc. Tak. Skurwel dostał to, na co zasłużył. Dobra, już chyba okej w tej akcji. Czemu ja nie mogę nas używać? Zabijaj!
włączył jebany prąd. Nieważne, znaleźć intruza. Klikacz. Staramy się tutaj to, drodzy widzowie, po cichu załatwić. Tylko nie ściągnijcie tu klikaczy, serio, bo to nam nie jest potrzebne w tym momencie, koledzy. Dokładnie. Na ziemię, gleba. Ja bym ich sobie tu załatwił jakoś z chęcią. Tam w zasadzie nikogo nie ma. Spróbujmy na głośno, albo nie, on podejdzie już tu. Chyba wszyscy tu. Ładnie to wygląda. Straciliśmy trochę tych bomb, ale warto było na klikacze. Jednak to nie są jacyś byle jacy przeciwnicy, nie? Nic. Serio, nic tu nie będzie przy tych klikaczach. Ja myślałem, że je rozwalamy właśnie, żeby zdobyć jakieś surowce, a nie... Przeładujmy, bo zawsze w opałach ja nie mam przeładowanej broni, nie? I to jest mój problem jeden. Główny. Dobra. Wydaje się, że wszystko tutaj. Ja chcę tą butelkę. Ona też nieraz się przydaje w zasadzie, żeby kogoś ogłuszyć. Ale ona i tak, nie? Się przemieni albo umrze, nie? Generalnie, bo wdychała te opary wszystkie. No dobra. Gdzie jesteś?
Pełna chyba kaszle tam. Ja myślałem pierwszy moment, że to purchlaki czy inne zdechlaki, ale jednak nie. Wydaje mi się, że to ona. To taki bardziej ludzki głos, że się wyrażę. Czasami też nie wiem, czy to już moje kroki, czy kogoś innego. Ale ty brzydki tu leżysz, wtopiony. Poczwara. Dzień dobry! To ja, Eli. Co ja? Świetlik. Świetlików już nie ma. Gdzie Abi? I tak już po mnie. Dlaczego miałabym ci powiedzieć? Bo mogę to przyspieszyć. Albo sprawić, że będzie znacznie gorzej. Pomyśl, co on zrobił. Ilu ludzi przez niego zginęło. Ostatnia szansa. Nie zdradzę przyjaciółki. Nic ci nie jest? Chryste, to twoja krew? Ukrywa się w takim akwarium. Okej. No chodź. Umyjemy cię, dobrze? Skąd wy tu macie wodę? Przecież to jest hotel tutaj. Kanalizacja chyba w tych czasach nie dochodzi. No bo prąd z generatora, nie? To wystarczy paliwko i daje radę.
Wydusiłam to z niej. Znowu retrospekcja. Lecimy, drodzy widzowie. Zostawiliście sporo gratów. To chyba jakaś szybka będzie retrospekcja, przynajmniej tak się wydaje na początek. No dalej. Musi tu coś być. No nawet broni nie mamy możliwości. Czemu zniknęliście? Dobra, to chyba dalej. Ej, notateczka, czemu nie? Jej badania. Kurczę, czy tu czasem się nie okaże, że Ellie wie wszystko tak naprawdę, że Joel ją uratował i tak dalej? Zobaczymy to sobie, nie? Generalnie, ale tu tak świadczy, no my możemy się domyślać jako gracze, co tam się stało. Ale czy ona wiedziała, wie? Ciężko stwierdzić mi to. Ale wszystko wskazuje, że tutaj po tej wycieczce mogła to wiedzieć. To ta sama kartka, prawda? Tak. Nagranie z dyktafonu. Pamiętacie, było to pod koniec pierwszej części. Większość już odeszła. Nie wiem, do której grupy dołączę. Byłam jedną z tych, którzy chcieli ścigać przemytnika i dziewczynę. Powiedzieli, że nawet jeśli znajdziemy ją albo jakimś cudem kogoś innego z odpornością, niczego to nie zmieni. Jedyna osoba, która mogła stworzyć szczepionkę... Jakimś cudem kogoś innego z odpornością... Niczego to nie zmieni. Jakimś cudem kogoś innego z odpornością... Niczego to nie zmieni. Jedyna osoba... Ellie!
co ty sobie myślałaś? Jak mogłaś zwiać w środku nocy? Rozmawiaj ze mną. Cholerny liścik nie wystarczy. Powiedz, co tu się stało? Jeśli znowu mnie okłamiesz, odejdę. I już nigdy mnie nie zobaczysz. Ale jeśli powiesz prawdę, wrócę do Jackson. Zniosę wszystko. Powiedz mi, Joel, stworzenie szczepionki. By cię zabiło. Więc ich powstrzymałem. To tak się ona dowiedziała tego wszystkiego. Niesamowite. O mój Boże. Nie możcie mnie dotykać! Wrócę. Ale z nami koniec. Jak to mówią, komu w drogę temu trampki, ale w tym miejscu zakończymy sobie dzisiejszy odcinek i trzeci dzień będziemy kontynuować w kolejnym. Hejo!